Absolutnie nie miał prawa się spodziewać, że to, co faktycznie stanie się później, to, co obserwowaliśmy na tych czterech skoczniach, zmieni nasze sportowe życie już na zawsze. I razem z nami główny bohater tamtych czasów i późniejszych także, Adam Mały. Adam, witam Cię pięknie. Dzień dobry, witam. Adam, 49. Turniej Czterech Skoczni, to był szalony czas, to był szalony okres, to było coś niespodziewanego, ale najpiękniejsze, najwspanialsze jest to, co jest właśnie nieoczekiwane, a jest cudowne, jest znakomite, a Ty taki prezent noworoczny wszystkim sprawiłeś 40 w 2000 roku, 2000-2001. Adam, wróćmy do tamtych czasów. Czy jadąc na 49. Turniej Czterech Skoczni, Ty spodziewałeś się, że spowodujesz sportowe trzęsienie ziemi w Polsce i na świecie? To był bardzo dziwny sezon, dlatego że tam wtedy jeden konkurs tylko się odbył, czyli odbył się konkurs w Kłopio. Później szukaliśmy wszędzie śniegu. Nawet wczoraj żeśmy wspominali, jadąc tutaj do Engelbergu, że, że tylko San Moritz było wtedy gotowe. I tam w zasadzie cały ten świat skoków się skumulował, żeby móc potrenować przed turniejem. Wszystkie konkursy, które były po drodze, były odwoływane i w San Moritz już wiedziałem, że jestem naprawdę w bardzo dobrej formie. Zresztą w Kłopio już też były pierwsze oznaki tego. Tylko tam mnie zdyskwalifikowano za niby za długie narty. Później się okazało, że jednak ten wzrost mam tak jak powinienem. Te narty mogły zostać. No ale do końca sezonu skakałem na tych krótszych nartach. A w San Moritz no, skakałem z niższych belek najdalej ze wszystkich. Więc tam już były takie oznaki i ci trenerzy już zagraniczni chodzili do wtedy do Apoloniusza Tainera i mówili mu, no, że, że na pewno będzie faworytem na, na turnieju Czterech Skoczni. Ja gdzieś tego tam nie przyjmowałem do, do siebie i gdzieś cały czas odsuwałem przede wszystkim tę presję, która mogła mi wtedy tam towarzyszyć, ale wewnętrznie wiedziałem, że mogę walczyć o dobre miejsce. Może nie o wygraną, ale o dobre miejsce na turnieju. Adam, mówisz o, w że o Kłopio, tam byłeś 26, tam byłeś 11, no, a przecież... E Chwilę wcześniej w ogóle zastanawiałeś się, czy jest sens, by kontynuować karierę skoczka narciarskiego. Miałeś przecież na swoim koncie i zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, miejsca na podium. No ale potem to wszystko się jakoś zawaliło. Pod namową między innymi rodziny, a Polonisza Tejnera zdecydowałeś się kontynuować. Co takiego zmienił wtedy Adam Małysz, że to nagle zaczęło tak fantastycznie funkcjonować? Ja myślę, że dużo rzeczy, bo... Trochę było takie zniechęcenie po tej olimpiadzie, szczególnie, która była w nagano. Ja pojechałem tam, jako można powiedzieć, jeden z faworytów, bo na próbie przedolimpijskiej wygrałem tam konkurs, więc ta presja była bardzo duża, a z drugiej strony wiedziałem, że w tym momencie jestem, no, nie jestem w formie, że ta forma naprawdę jest kiepska, ale żeby. Był czwarty do drużyny, no to, to mnie jakby tak zabrano na, na tę olimpiadę, choć naprawdę te skoki były kiepskie i, i cudów tam nie można było się spodziewać, przynajmniej my tak wiedzieliśmy o tym. No więc później ja już miałem rodzinę, no i też nie było stypendium, nie było środków do życia i były takie momenty zawahania. Wtedy na pewno tylko wsparcie rodziny, to, że mi pomogą, żebym jeszcze spróbował. Dosyć mocno wtedy się zawziąłem i ja sporo schudłem też wtedy. Później jak zacząłem trenować, no to mimo treningu, to jeszcze dodatkowo jakby robiłem sobie swoje treningi i myślę, że to gdzieś tam ten efekt zaczynało przynosić. Też Apoloniusz też dopuścił i, i doktora Blecharza, psychologa, bo jak za Mikeski próbowałem, żeby, żeby takiego psychologa uzyskać, bo były takie momenty, że, że skakałem super, później przychodziły zawody i gdzieś ta trema mnie zżerała ale on się nie zgodził na to. No i to wszystko zaczęło tak pomału nabierać jakby sensu. Taka kadra powstała ze specjalistami też, nie tylko zawodnicy, trenerzy i, i fizjoterapeuta, ale również i specjaliści, którzy każdy zajmował się czymś innym. No, był doktor Blecharz od psychologii, był profesor Żołądź, był Piotrek Krężałek. Także to nabierało takiej całości i to wtedy zaczęło funkcjonować. Ale przede wszystkim też moje zaparcie, że ja postawiłem po prostu wszystko na jedną kartę, że muszę to zrobić. Jeśli tego nie zrobię, to sam w sobie nie będę czuł tego komfortu, że skończę i de facto nie będę taki spełniony a tutaj postawiłem wszystko na jedną kartę po to, żeby spróbować że jeśli to wyjdzie, to znaczy, że, że było warto. No i było warto. Zdecydowanie, Adam, wyciągnąłeś najmocniejszą kartę. Kartę, która biła wszystkie inne karty, jeżeli mówimy o, o skoki narciarskie. Zresztą widzieliśmy te obrazki, kiedy pakowaliście się całą ekipą do kombi, który praktycznie siadał podwoziem pod na, na ziemi. Narty zapakowane na dachu, ten boks i, i ruszaliście w podróż. Adam, ja bym chciał wrócić jeszcze ne, zanim... Rozpoczniemy podziwiani, wrócimy pamięcią do, do, tych, do tych konkursów. Chciałbym Cię zapytać o ten San Moritz, bo Ty w pewnym momencie, trenując tam w San Moritz, jechałeś dwie, trzy belki niżej od swoich rywali i odlatywałeś im. Czy to nie spowodowało u Ciebie takiego, oj, coś się dzieje, coś może naprawdę z tego być? Nie, no ja miałem taką świadomość, że wtedy skaczę naprawdę bardzo dobrze i że, że na pewno te konkursy, które są przede mną mogą być wyśmienite dla mnie, więc ta świadomość była, ale też z jednej strony może nie byłem do końca jeszcze przygotowany na te sukcesy, stąd też no, wiele sytuacji, które miało miejsce później na turnieju już w Oberstdorfie, że zapomniałem wkładek, które wsadzają do, do butów, musiałem to, te wkładki zrobić z papieru toaletowego na rozbiegu i z, z rzepów, które oblepiało się narty. Więc no, to są takie sytuacje, gdzie, gdzie zawodnik zaczyna... No, Wchodzi w te zawody i zaczyna się trochę denerwować i, i popełnia pewne błędy. Też na teningu skakałem tam bardzo dobrze, Przysz, przyszły zawody i, i, i nie wygrałem, nie stanąłem na podium, więc no, gdzieś tam taki pstryczek wtedy się dostałem w nos, ale z drugiej strony też cały czas jakby miałem świadomość tego, że, że, że dobrze skacze i że, że mimo wszystko to może jeszcze cały czas zafunkcjonować. Tak Adam, bo potwierdzeniem przecież tego, że tak znakomicie skaczesz, były wygrane przez ciebie kwalifikacje. Ty wtedy wygrywałeś kwalifikacje za kwalifikacjami. I tak też się przecież zaczęło w Oberstdorfie, że, że byłeś najlepszy w kwalifikacjach. To jeszcze chyba dodatkowo tej wiary własne w twoje siły cię wlało. Nie, no dokładnie, dokładnie tak jest, że, że gdzieś tam te treningi, kwalifikacje cały czas, cały czas byłem w tej najlepszej trójce, więc to pokazywało, że, że naprawdę będę walczył tam w, o, o wygraną wręcz w tym turnieju czterech skoczni. Na pewno e sam ten moment taki przełomowy, gdzie w, już Niemcy zaczynali troszkę grać, że Szmita wycofywano, nie startował w kwalifikacjach, żeby mógł jechać razem ze mną na końcu. Oni też wiedzieli doskonale, że ja jestem bardzo silny i że też napędzam się i, i, i psychicznie też robię się coraz bardziej silniejszy. I to było dla nich bardzo niebezpieczne, więc oni cały czas gdzieś tam szukali czegoś, żeby, żeby troszkę wziąć...